wielkie święto sportu w Brzegu Dolnym, a wszystko dla 7-letniego Karolka Bizonia. Drużyna Śląska Wrocław w pierwszym składzie przyjechała do Brzegu Dolnego, by zagrać mecz charytatywny z KP Brzeg Dolny. Widowisko miało uroczystą oprawę. Piłkarzy na murawę wprowadziły dzieci z młodszych drużyn KP, a najważniejszym zawodnikiem był Karolek, wspierany przez rówieśników. Trener Tadeusz Pawłowski otrzymał pamiątki z Brzegu Dolnego, a burmistrz Stanisław Jastrzębski dostał koszulkę Śląska. W sobotę nie liczył się wynik meczu, ale szczytny cel. Piłkarze Śląska chcą być w mniejszych miejscowościach, promować sport i piłkę nożną. Wykorzystujemy każdą wolną chwilę do tego, żeby pomóc. To jest dosyć proste, będąc takim znanym klubem piłkarskim, staramy się właśnie wykorzystywać tą naszą medialność, żeby zachęcać inne osoby do tego, żeby pomagały innym potrzebującym. Przypomnę, że przed miesiącem, również wykorzystując przerwę na mecze reprezentacji, wybraliśmy się do ławy, gdzie też wzięliśmy udział w takim meczu charytatywnym. Staramy się to robić jak najczęściej, bo tak jak powiedziałem, no, ta siła, ten magnes, jaki ma Śląsk Wrocław, pozwala nam na to, żeby innym osobom wskazywać tak jakby drogę, pokazywać, że można pomagać innym. W Brzegu Dolnym Śląsk ma wiernych fanów, którzy przyjeżdżają na mecze swojej drużyny. Słoneczne sobotnie popołudnie mogli obejrzeć swoich idoli na stadionie miejskim. Brzeg Dolny jest właśnie taką miejscowością, z której bardzo wiele osób pojawia się we Wrocławiu na naszych meczach. Chcemy, żeby tych kibiców było jeszcze więcej, więc przyjeżdżamy właśnie po to, żeby tych niezdecydowanych zachęcić do wizyty na stadionie miejskim, no a także tym zadeklarowanym kibicom Śląska podziękować za to, że są zawsze z nami. Wielkim nieobecnym był Sebastian Mila, który wieczorem stał się bohaterem. Strzelił bramkę Niemcom w meczu reprezentacji Polski. Przekazał on pozdrowienia fanom piłki nożnej w Brzegu Dolnym. Piłkarze Śląska bardzo często indywidualnie angażują się w akcje charytatywne. Przykładem jest chociażby Mariusz Pawełek, który, nasz bramkarz, który znany jest właśnie z tego, że włącza się w tego typu akcje. Sebastian Mila, którego niestety dzisiaj z nami nie ma ze względu właśnie na zgrupowanie reprezentacji, całkiem niedawno pomógł chłopcu, którego dosłownie za 7 dni czeka bardzo skomplikowana operacja serca w niemieckiej klinice, więc nasi piłkarze cieszą się, że mogą brać udział w takich akcjach i robią to bardzo chętnie. Podopieczni Tadeusza Pawłowskiego bez większych problemów pokonali KP Brzeg Dolny 4-0. Bramki dla Śląska zdobyli Flavio, Pich, Angielski oraz Hateley. Naszym piłkarzom należą się słowa uznania i podziękowania za waleczność i zaangażowanie się w akcję charytatywną. W trakcie meczu dla dzieci przygotowano atrakcje, a w przerwie odbyła się licytacja, podczas której sprzedano m.in. koszulkę Śląska Wrocław za 700 zł. Były również kiermasze i loteria fantowa. Piłkarze chętnie rozdawali autografy i spotykali się z fanami. Pełne poparcie dla takich pomysłów jesteśmy zawsze chętni do pomocy, bo wiemy, że różnie się to życie układa ludziom i trzeba sobie czasami pomóc. Także jak dla nas to jest bardzo fajny pomysł. Cieszymy się, że możemy wziąć w tym udział i dajemy od siebie jak najwięcej na tym boisku, żeby ci kibice mieli jakąś tam przyjemność z tego, że przyjdą na mecz i żeby to wszystko było jakimś tam widowiskiem. Mama Karola podziękowała wszystkim wolontariuszom za pomoc w organizacji meczu. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Karolka. Wszystkie pieniążki, które zbierzemy, będą przekazane na leczenie i na rehabilitację, na liczne wyjazdy, które odbywamy z Karolkiem. Jeździmy po całej Polsce. Dziękujemy naprawdę wszystkim, którzy przyjechali. Śląskowi, Wrocław, naszej drużynie KP, wszystkim, nie będę wymieniać, bo naprawdę wszystkim, którzy mają dobre serce. Bardzo się cieszę, że wszyscy przyjechali. Tyle mieszkańców przyszło wesprzeć Karolka, no bo to impreza dla Karolka jest, tak? Także wszystkim bardzo dziękuję, naprawdę. Ci, co przyszli i dali dobre serce swoje i pomogli nam w organizacji, bardzo wszystkim dziękuję. I pozdrawiam, z Karolkiem. Piłkarze Śląska i KP po meczu otrzymali pamiątkowe rysunki wykonane przez Karolka podczas zajęć ze swoją nauczycielką. Mecz miał jeszcze jeden ważny lokalny akcent. Głównym sędzią spotkania był mieszkaniec Brzegu Dolnego, były piłkarz KP Damian Milczarek. Organizatorem sobotniego meczu był Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, a akcję charytatywną przygotował Komitet Społecznościowy Przyjaciele Karolka.